Mecz we Wrocławiu rozpoczął nam sobotnie mecze w Ekstraklasie. Jako pierwsze na przystawkę otrzymaliśmy danie Śląsk-Wrocław, Górnik-Zabrze. Wynik 4-1. Spotkanie można by powiedzieć od początku do końca na warunkach Śląska, natomiast tak, jeżeli oglądaliście spotkanie, na pewno nie było. Oczywiście wrocławianie zmazują tą plamę przed kilkoma dniami, ten blamasz, porażkę z Wartą Poznań 0-2. Szczerze powiedziawszy, oglądając ten mecz, trochę się bałem, że będzie to tak samo nieatrakcyjne spotkanie jak właśnie Śląsk-Warta, gdzie Śląsk musiał uznać wyższość gości i zagrał na każdej płaszczyźnie właściwie słaby mecz. Przede wszystkim zacznę od składu, no bo kilka korekt oczywiście widzieliśmy, parę niewymuszonych i parę nieoczywistych. Na pewno pozycja bramkarza, czyli między słupkami, zabrakło Michała Szromnika. Wystąpił Leszczyński, który, no umówmy się, nie ma też wielu sytuacji do wykazania się. Przepuszczony rzut karny, oczywiście strzał Łodarczyka, jakby był, no nie chcę powiedzieć perfekcyjny, albo wykonany prawidłowo, natomiast generalnie bramkarz, który zastępował innego golkipera, który nie miał ostatnio łatwych tygodni, spisał się na pozycję co najmniej przyzwoitą. Jeżeli chodzi o piłkarzy z pola, no to na pewno duży szpital i problemy kadrowe ma Śląsk, no bo nie ma Jana Sika, nie ma Kączkowskiego, dwóch piłkarzy w pierwszej połowie zeszło w ogóle z boiska. Mowa tu oczywiście o Jastrzębskim i Lejwie, czyli dwie niewymuszone zmiany, które musiał dokonać trener Śląska, natomiast wynik, jeżeli spojrzą tablicę wyników, na pewno powodował u niego radość. Śląsk-Wrocław zagrał ok, naprawdę konkretnie i dobrze, wbrew powszechnym oczekiwaniom, naprawdę całkowicie zdominował Górnika, który się miotał, który był bierny, który nie wiedział, co ze sobą zrobić. 2-0 wynik jakby oddawał pierwszą część meczu, natomiast druga już była absolutnie, no nie chcę powiedzieć pod dyktanem Górnika, ale na własnych warunkach zaczął to Górnik. Bramka z rzutu karnego dała nadzieję i Górnik złapał kontakt, natomiast później czegoś brakowało. Bardzo dobrze wyglądał Szymon Włodarczyk, nie wiem czy nie, no nie chcę powiedzieć MVP meczu, no bo oczywiście Górnik przegrał 1-4, natomiast świetnie się ten napastnik wykazywał. Gdy wygrał cały mecz, no wydaje mi się, że na pewno łatwiej grałoby się Górnikowi, Podolskiemu i innym, bo jest to napastnik, który ma łatwość w znajdywaniu się w takich sytuacjach, natomiast miał problem, podobnie jak cały Górnik, z wykończeniem. Perfekcyjnie zamknięty mecz przez Wrocławia, no bo są dwie bramki po 90 minucie, absolutnie fenomenalne kontry, które jakby zamknęły i wybiły z głowy wszelkie nadzieje na jakikolwiek korzystny wynik dla Górnika. 4-1, tak się kończy mecz we Wrocławiu. Rzut oka na tabelę, tak to wygląda, słuchajcie, po tym meczu. Śląsk-Wrocław plasuje się na 9 miejscu, natomiast Górnik spadł na pozycję 14. Jest to w tej chwili 2 punkty nad strefą spadkową, czyli Korona jest pod nimi, tak samo Piast Gliwice, czują oddech rywali na plecach. Śląsk-Wrocław natomiast całkiem udanie zmazuje tą plamę po blamażu z Wartą. Wydaje mi się, że nie spodziewaliśmy się, że tak dobrze i przede wszystkim tak skutecznie zagra Śląsk, no bo rzeczywiście 4 gole w tym meczu, no to jest wynik, powiedziałbym, ponad stan, bo tych sytuacji też nie było takich 100% wiele, więc możemy być z perspektywy Śląska-Wrocław rzeczywiście zadowoleni. Dzięki, oczywiście zachęcam do innych moich filmów, jeszcze dzisiaj kilka materiałów na kanale się pojawi, także czekajcie, bądźcie czujni, oglądajcie Ekstraklasy i oglądajcie mój kanał.